Cześć, teraz zapraszam Was na troszeczkę dłuższą recenzję książki Play to Pixel Helen Dujardin. Ponieważ części czytelników obiecałam taką recenzję pogłębioną, zaraz pokażę Wam tę książkę z bliska i troszeczkę się zastanowimy nad tym, co w niej jest. Tak jak mówiłam na recenzji poprzedniej, jest to książka, która szczególnie przyda się osobom początkującym, ponieważ jest takim przewodnikiem w ogóle po używaniu aparatu. Dowiecie się, co to jest ISO, co to jest czułość, jakie są ustawienia manualne tego aparatu i wszystko będzie zobrazowane na przykładzie różnorakich zdjęć kulinarnych. Także zapraszam Was do przejrzenia razem ze mną tej nieco rozszerzonej wersji recenzji. Zapraszam. Cześć, zapraszam Was do rozszerzonej recenzji książki Ujęcie ze smakiem Helen Dujardin. Jak widzicie i o czym już mówiłam wcześniej, książka jest podzielona na rozdziały. Każdy rozdział opatrzony z jakimś zdjęciem Helen oraz wstępem do danego zagadnienia. Książka, jak możecie zobaczyć, jest opatrzona bardzo ładnymi zdjęciami. Pod każdym zdjęciem znajdziecie informacje o tym, jakim obiektywem zostało wykonane, na jakich wartościach ISO oraz jakim aparatem, więc bardzo dobrze jest to sobie podpatrzeć. Tutaj możecie zobaczyć, że jest taki rozdział podstawy fotografii i on jest szczególnie przydatny moim zdaniem dla osób początkujących. I Helen tutaj tłumaczy takie podstawowe pojęcia, jak na przykład przysłona, ISO i tak dalej. I wszystkie pojęcia, o których mówi, obrazuje za pomocą swoich zdjęć. Więc jeżeli pisze na przykład o rozmyciu zdjęcia, to można zobaczyć, no czasami się trzeba troszeczkę wpatrzyć, ale jak w praktyce to wszystko wygląda. To, co jest dla mnie też ciekawe, są to takie migawki z backstage'u. Tutaj akurat macie rzeczy związane z rozpraszaniem i odbijaniem światła, więc można sobie zobaczyć, w jaki sposób Helen to wszystko ustawia, jakie są wyniki. I w ogóle się stałam taką potężną blendą przez moment, więc być może kiedyś też u mnie w pokoju zagości. W pokoju, w mieszkaniu. I można sobie tu rzeczywiście podpatrzeć, co jak wygląda. Chciałam się troszeczkę zatrzymać przy rozdziale dotyczącym fotografowania w świetle sztucznym, ponieważ wiem, że wiele osób ten rozdział interesuje. I powiem Wam szczerze, że dla samego tego rozdziału, przynajmniej w moim wypadku, warto było tę książkę kupić, ponieważ dowiedziałam się po prostu czegoś na temat ustawienia lamp studyjnych. Tylko jedna uwaga, Helen operuje na takich potężnych lampach halogenowych, które raczej są niedostępne dla takiego... Znaczy, są dostępne, ale ciągną mnóstwo prądu i raczej się jej nie używa w takiej amatorskiej fotografii jedzenia, więc tutaj trzeba mieć na to uwagę. Ale rzeczywiście można sobie poczytać, jak widzicie, sporo o ustawieniach i ten rozdział dla mnie był rzeczywiście bardzo, bardzo wartościowy. I co jeszcze? Więc troszeczkę też na pewno się dowiecie o takiej fotografii studyjnej. Chciałam Wam także powiedzieć jeszcze troszeczkę o tym, w jaki sposób ta książka jest wydana. Możecie zobaczyć, to są takie jeszcze dodatkowe porady Helen, które ona uważa za ważne, więc coś z tego dodatkowego można wyciągnąć. Jest także króciutki rozdział, postaram się tak powoli przywertować, żebyście się jeszcze mogli nacieszyć krótko zdjęciami tartalet. Jest to rozdział dotyczący niestylizacji, ale postprodukcji. Rozdziałek jest bardzo króciutki. Helen pisze tutaj o katalogowaniu zdjęć i takiej podstawowej edycji zdjęć w programie Lightroom 3. Teraz już jest dostępny Lightroom 4. W każdym razie, jeżeli nigdy nie używaliście żadnego programu do obróbki, to jakieś takie wstęp... Można potraktować ten rozdział jako wstęp. Troszeczkę się można dowiedzieć, ale nie oczekujcie po nim, że dowiecie się, w jaki sposób, nie wiem, podkręcać te zdjęcia, ponieważ nie ma tutaj takiej informacji. To jest taka dodatkowa rzecz. Są tutaj też informacje dotyczące tego, w jaki sposób zabezpieczyć na przykład zdjęcia przed kradzieżą, czy w jaki sposób sprzedać je, ale głównie dotyczą one rynku amerykańskiego. Jeszcze jedna taka rzecz, dla mnie bardzo ciekawa. Jest to karta, w której Helen opowiada o tym, jakiego sprzętu używała, jakiego sprzętu poleca. Tylko jedna taka uwaga dla osób mniej zaawansowanych. Jeżeli sobie podpatrzycie, że na przykład w połowie zdjęć Helen używa obiektywu 100 mm, makroogniskowej 100 mm i rzeczywiście bardzo często te zdjęcia są wykonane tego typu obiektywem. Tutaj próbuję znaleźć...
O, na przykład te zdjęcia są wykonane makro 100 mm. I na przykład kupicie obiektyw makro. Animacja aparatu pełnoklatkowego, który ma Helen, to się okaże, że wasz obiektyw nie będzie miał 100 mm, tylko musicie odpowiednio to przeliczyć. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że swojego czasu byłam na kupnie obiektywu, zasugerowałam się tą książką i właśnie chciałam kupić obiektyw o ogniskowej około 100 mm. Miałam go już w ręce, po czym się zorientowałam, że mój aparat jest niepełnoogniskowy, więc kupiłam 60 mm, aby otrzymać ogniskową 95 mm. Wiem, że tutaj się tak rozgadałam troszeczkę. Podpowiem Wam na blogu, podeślę Wam filmik do tego, o co z tą ogniskową chodzi. W każdym razie to jest taka uwaga dla osób początkujących, żeby po prostu dokładnie się zastanowić, w jaki sposób Helen robi te zdjęcia. I to tyle, jeżeli chodzi o taką troszeczkę poszerzoną recenzję książki. Bardzo wiele można tutaj podpatrzeć, nawet jeżeli nie wyczytać, to podpatrzeć. Dobrze jest sobie pooglądać te zdjęcia, powyobrażać różne rzeczy, w jaki sposób wykorzystuję ustawienia Helen. Mam nadzieję, że troszeczkę Wam pomogłam z tą dłuższą recenzją. I że zastanowicie się nad tą książką, może będziecie mieli okazję ją przejrzeć i zobaczycie po prostu, czy jest dla Was. I to tyle, jeżeli chodzi o rozszerzoną recenzję książki Play to Pixel, ujęcie ze smakiem. Mam nadzieję, że się troszeczkę za bardzo nie rozgadałam. Jeżeli się rozgadałam, to przepraszam, ale ostrzegałam, że to będzie recenzja troszeczkę dłuższa. Mam nadzieję, że osoby zainteresowane znajdą w tej książce coś dla siebie i rzeczywiście bardzo ją polecam, bo z tego co wiem, jest to jedyna publikacja tego typu wydana na język polski i na rynek polski, więc myślę, że nie będziecie zawiedzeni. W każdym razie miło było mi przygotować dla Was recenzję, pomimo technicznych trudności. Może nie będę się żalić, ale najpierw popsuł mi się obiektyw, naprawiliśmy go. Sami rozkręciliśmy ten obiektyw, później się okazało, że wysiadły lampy. No i to jest chyba już moje 15. podejście do tej recenzji. W każdym razie mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani. Pozdrawiam i do usłyszenia w ziołowym zakątku. Miłego dnia!